Cześć, witam Was na mojej sesji zatytułowanej 10 mitów oraz błędów związanych z Power BI. Nazywam się Adrian Chodkowski, pracuję w firmie ElitMind jako Data Solutions Technical Lead. Specjalizuję się w platformie danych Microsoft, zarówno tej on-premisowej, jak i tej chmurowej. Prowadzę też bloga SQLity.net, tak więc zapraszam do odwiedzin. Jak pojawią się jakieś pytania, to prosiłbym zostawić je na sam koniec, tak żebyśmy zdążyli z całą treścią, którą przygotowałem. Nasza dzisiejsza agenda jest dosyć specyficzna, bo składa się z takich stwierdzeń, które zdarza mi się słyszeć od różnych ludzi, od deweloperów, od użytkowników raportów. No i to są w moim odczuciu pewnego rodzaju błędy, niedopowiedzenia. Niektóre klasyczne, niektóre mniej klasyczne. No i postaram się pokazać te błędy, plus kilka takich rozwiązań tych konkretnych podejść, tych konkretnych błędów. No i przechodząc dalej, już na samym początku, powiedzmy sobie jedną rzecz, a mianowicie. Często słyszymy następujące stwierdzenie: na Workspace jest najnowsza wersja raportu. No i dlaczego to jest problematyczne, powiemy sobie za chwilkę. Może na wstępie powiedzmy, jak my tak naprawdę te raporty możemy sobie trzymać, wersjonować i tym podobne rzeczy. No i zdarza się, że nawet teraz, w 2022 roku, ktoś trzyma PBX-a u siebie lokalnie na komputerze, w jakimś folderze. No i z czym to się wiąże? No wiąże się z całym szeregiem problemów. Oprócz tego, że tylko my mamy do tego dostęp, to trudne jest wersjonowanie, no bo tak naprawdę skupia się to na tym, że tworzymy kolejne fizyczne kopie plików, dodajemy jakiś konkretny numerek, no i tak sobie to wersjonujemy. Łatwość utraty tych danych, nadpisania czegoś, oczywista sprawa. Współdzielony folder jest czymś, co jest taką wariacją tego pierwszego podejścia i właściwie ma te same problemy. Znowu, brak automatycznego wersjonowania, a jedyny plus jest taki, że nie tylko my mamy dostęp do takiego raportu. No i dochodzimy do rzeczonego workspace'a. To jest chyba taka przywara często użytkowników biznesowych, którzy sobie tworzą raporty. Chodzi mianowicie o fakt, że są pewne ustawienia workspace'a, ale też funkcjonalności Power BI'a, które uniemożliwią nam ściągnięcie raportów z powrotem na nasz desktop. Tak? Czyli takie podejście do pracy, że tworzymy raport, uploadujemy na workspace i ściągamy go z powrotem, może być przerwane właśnie poprzez ustawienie Power BI-a, czy też Workspace'a. Takim przykładem jest na przykład zmiana składowania plików na Workspace'ie ze small format, tego domyślnego, na large format. Wtedy te pliki już nie będziemy mogli ściągać, no i niestety to nasze podejście z wersjonowaniem jakimkolwiek, czy przechowywaniem plików na Workspace'ie będzie po prostu niemożliwe do implementacji. No i mamy takie dwa podejścia, które w moim odczuciu są akceptowalne, czyli po prostu OneDrive, to o tym wiemy, tak? Proste synchronizowanie naszego lokalnego zasobu z chmurą. No i to synchronizowanie jeszcze dodatkowo jest wzbogacone o wersjonowanie, uproszczone, ale jest. No i jeszcze dodatkowo możemy to udostępniać po Azure Active Directory innym użytkownikom. Więc jak najbardziej jest to akceptowalne, na pewno lepsze niż te trzy pierwsze. I ostatnie wyjście, które nie wiem z jakiego powodu, ale mimo wszystko nie jest zbyt popularne wśród deweloperów zajmujących się Power BI-em, czyli pełnoprawne repozytorium Git. O co chodzi? Dla tych, którzy nie wiedzą, repozytorium daje nam bardzo dużo automatyzmów, jeśli chodzi o wersjonowanie. Możemy to sobie otagować, możemy to sobie opisać odpowiednią wiadomością, jak to wszystko, co tam na przykład z wersji na wersję się zmieniło. I to, co też jest bardzo, bardzo istotne, to, że w razie czego zawsze możemy przywrócić wersję wcześniejszą. Więc repozytorium Git jest jak najbardziej czymś bardzo fajnym. Poza tym możemy to wypchnąć na jakiś serwis typu Azure DevOps, ewentualnie na GitHuba. I tam możemy te nasze pliki Power BI-owe niejako zaimplementować w postaci procesu CI/CD, czyli jakichś automatycznych deploymentów i tak dalej. Więc tutaj to jest chyba taka najfajniejsza opcja, tak bym powiedział, przynajmniej w tych projektach, w których uczestniczę, to repozytorium zawsze uczestniczy w jakiejś formie. No i to, jak to wszystko zrobić, to nie będziemy robić teraz, powiedzmy, takiego wprowadzenia do kontroli wersji, ale widzicie, mam tutaj kilka plików, raportów. Już nieważne, co tak naprawdę w środku w nich jest. Ważne jest to, że to są pliki PBIT, czyli szablony, a nie pliki PBX. No bo jeżeli byśmy trzymali dane w środku i mielibyśmy to wersjonować, no to w bardzo krótkim czasie to nasze repozytorium stanie się zbyt duże, tak? Nie będziemy mogli tym w żaden sposób zarządzać, więc PBIT jest zdecydowanie lepszym formatem pod takiego Gita. No i mamy tutaj kilka zalet. Ja na przykład lubię Git Basha, więc użyję command line'a.
Natomiast są też oczywiście narzędzia graficzne do zarządzania repozytorium. No i zwróćcie uwagę, tutaj mam trzy różne komity, trzy różne wersje moich raportów, gdzie mogłem sobie to opatrzyć konkretnym, powiedzmy, jakimś komentarzem. To jest raczej standard w technologiach informatycznych, natomiast w Power BI-u nadal to ma zalety. Git nie jest w stanie zajrzeć do środka do pliku, niestety, żeby, jeśli chcielibyśmy porównać między wersjami, na przykład zmieniła się miara i chcielibyśmy je porównać, nie jest to możliwe na ten moment, ale jest tutaj mały bonus, o którym za chwilkę powiem. Natomiast samo to, że możemy sobie odpowiednio to wersjonować, jest to wartość dodana. Jest to wartość dodana i do tego zachęcam. Pewną alternatywą, która też według mnie, jeśli chodzi o wersjonowanie plików i w ogóle naszych modeli, która często jest pomijana, to jest model tabelaryczny Visual Studio. Ten model tabelaryczny właściwie to jest ten sam silnik oczywiście w innej wersji. To jest compatibility level modelu tabelarycznego i tego, co mamy w Power BI Desktop. To są różne wersje, ale nadal w wielu przypadkach będzie to coś, co powinniśmy rozważyć. Rozważyć, szczególnie jeśli mamy możliwość użycia właśnie Visual Studio, jakiś Premium Workspace itd., itd., bo po integracji z Gitem sytuacja jest nieco inna niż w przypadku plików PBIT czy PBX, bo tutaj głównym plikiem modelu jest model BIM, który jest zapisany w JSON-ie w odpowiedniej notacji i w tym wypadku, jeśli byśmy chcieli sobie podejrzeć wersjonowanie takiego czegoś, tak, tutaj jakieś mam dwa komity, dwa konkretne komity, które zrobiłem i w przypadku tabulara, to mogę sobie porównać to bardzo prosto, bo JSON jest prosty w interpretacji, więc tutaj zobaczycie, że pomiędzy konkretnymi wersjami łatwo mi jest po prostu sprawdzić, tak? Sumix zmieniłem na sumę, raczej nie ma tutaj problemów w interpretacji, mam to zwersjonowane, będzie trzeba to sobie cofnę, nie będzie trzeba to zostawię, opublikuję, automatyczny deployment i tego typu rzeczy są tutaj jak najbardziej na miejscu, więc model tabelaryczny, czyli projekt tabelaryczny w Visual Studio też powinien być rozważany jako narzędzie deweloperskie do tworzenia właśnie modeli, które potem możemy wypchnąć do workspace'a i stworzyć tego z tego dataset. Powiedziałem, że jest jedna dobra informacja, jeśli chodzi o Gita i Power BI, bo teraz w tym momencie te pliki są po prostu traktowane jako binaria, więc nie będziemy mogli z nimi tak współpracować jak na przykład z modelem tabelarycznym Visual Studio. Natomiast na Power BI Ideas już dawno temu pojawił się taki wpis z prośbą o integrację Power BI Desktop z Gitem, tak, żebyśmy mieli ten sam experience, który mamy w Visual Studio. No i dobra informacja jest taka, że Microsoft odpowiedział. Odpowiedział w tym roku, w marcu, czyli dosyć świeża sprawa, że to będzie zrobione. Czyli możemy się spodziewać, że w jakiejś dalszej, może bliższej przyszłości dostaniemy po prostu coś takiego, jak mamy w Visual Studio. Warto o tym pamiętać i już teraz troszeczkę rozpoznać to narzędzie, jeśli ktoś z Was taką kontrolą wersji po prostu nie pracował. Okej, okay, no to lecimy dalej. Co mamy dalej? To też jest trochę miskoncepcja, bo Power Query jako narzędzie do tworzenia procesów ETL-owych jest dosyć szeroko stosowany, szczególnie przez użytkowników biznesowych, ale nie tylko. No jest takie przeświadczenie, że właściwie to my musimy zaimplementować logikę biznesową właśnie w Power Query, a on już sobie jakoś poradzi. On już sobie jakoś z tym wszystkim poradzi i będzie to działać dobrze. No i to zdecydowanie nie jest coś, na czym powinniśmy się skupiać, bo Power Query sobie zdecydowanie nie poradzi. Jest kilka mechanizmów, które wpływają na wydajność tego rozwiązania i ja powiem tylko o tym najważniejszym z nich, bo wydaje mi się, że nadal nie jest to temat powszechny. Chodzi mianowicie o query folding. Czym to jest? Query folding jest to mechanizm, który transformuje nasze zapytania w języku M na zapytanie źródła. Cóż to znaczy? Jeżeli mamy SQL, Azure SQL na przykład, mamy Power BI w Power Query jakiegoś ETL-a zaimplementowanego, no to Power Query jest w stanie przetłumaczyć te nasze zapytania, czy też nasze deklaracje języka M na język źródła, czyli na język Transact SQL. I tym szybciej będzie działać ten cały mechanizm właśnie Power Query, im więcej transformacji wypchniemy na źródło, tak? I ten mechanizm Query Folding może zadziałać, bądź może nie zadziałać. I powinniśmy za każdym razem sprawdzać, czy zadziałało, czy nie zadziałało. Od tego, czy Query Folding zadziała, czy też nie zadziała, mamy kilka czynników wpływających na to. Przede wszystkim typ źródła. No bo jeżeli mamy Synapse Analytics, tam Dedicated SQL Pool, czy na przykład mamy Azure SQL'a, no to mamy na co przerzucić tę transformację.
Jeśli mamy plik płaski bądź Excela, no to plik płaski sam się nie przetransformuje, tak? Więc dla niektórych źródeł będzie to działać, dla niektórych nie. Dalej mamy zastosowanie logiki transformacji, czyli niektóre transformacje mogą być przerzucone na źródło, a niektóre nie. I tutaj spójrzmy na ten przykład. Mamy pierwsze zapytanie, filter rename pivot transpose, tak? Czyli transformacje takie typowe. No i filter, jeżeli mielibyśmy źródłem, naszym źródłem byłby SQL Server, no to filter możemy łatwo przetransformować na klauzulę WHERE w SQL-u, tak? Rename, zwykłe aliasowanie, pivot też transakt SQL-u jak najbardziej występuje, ale transpozycja już nie. Więc co tu się stanie? Ano stanie się to, że filter, rename i pivot będą przetransformowane na transakt SQL-a, a transpozycja zostanie zrobiona lokalnie przez Power Query. I to jest sytuacja OK, tak? Bo ten rezultat, który trafi już do Power Query, będzie przefiltrowany już odpowiednio, będzie mały na tyle, żeby tą transpozycję wydajnie zrobić. Gorzej, jeśli filtracja zdarzy się później, tak jak mamy tutaj w tym drugim zapytaniu. Transpozycja jako pierwsza nie może być przerzucona na źródło, oznacza to, że wszystkie kolejne kroki w naszym Power Query też nie będą przerzucone. Czym to skutkuje? Skutkuje to jednym z kilku scenariuszy i to jest, tak powiedzmy, z życia wzięte. To jest dobry scenariusz, ten na górze. Czyli mamy jakieś transformacje, do źródła trafiło zapytanie SQL-owe i jak ono już trafiło, to widzimy, że mamy klauzulę WHERE, gdzie silnik po prostu bazodanowy odpowiednio przefiltrował dane, zwrócił 10 tysięcy wierszy, no i tam Power Query, jak jeszcze coś miał zrobić, to obracał te dane na 10 tysiącach wierszy, więc to było w porządku. Ale jeśli query folding nie zadziała, no to troszeczkę mamy problem, bo spójrzmy na to, co się stanie. Klauzula WHERE nie została przerzucona na bazę danych. Baza danych nie przefiltrowała danych w żaden sposób, więc baza danych, nie wiedząc, że coś trzeba przefiltrować, zwróci cały zbiór. Cały zbiór. Jak zwróci cały zbiór, no to jeżeli nasza tabela ma na przykład 100 milionów wierszy, co wcale nie jest jakimś gigantycznym rozmiarem, ale możecie sobie wyobrazić, jak długo trwa ten przesył, sam ten przesył. A potem Power Query już po swojej stronie zaczął to wszystko filtrować. Czy to jest dobre? No raczej nie. Szczególnie jeśli łączymy się do takich systemów, które hurtowni danych, które są na tyle duże, że to odświeżanie zacznie być po prostu gigantycznym problemem wydajnościowym i w skali całego naszego, powiedzmy, capacity w Power BI-u, jeśli ktoś o to nie dba i ten przypadek występuje n razy, no to zobaczymy, że nawet najlepsze capacity przestanie wyrabiać, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc powinniśmy zawsze o to dbać, żeby ten query folding zadziałał. Jest kilka pułapek z tym związanych i ja teraz chciałbym wam pokazać tak szybko, o tym query folding, jak sprawdzić, czy to działa, czy nie. Część z was na pewno to już robiła, ale mimo wszystko sobie to pokażmy. Wchodzimy do Power Query i tak, mam tutaj kilka kroków. Zwróćcie proszę uwagę, mamy source, czyli definicja połączenia do źródła, filtracja, tu jest grupowanie i sortowanie. Wszystkie te operacje oczywiście w SQL-u są możliwe, bo ja tu łączę się do bazy danych. I żeby zobaczyć, czy tutaj zadziałał query folding, przerzucenie na źródło, czy też nie, klikam prawym przyciskiem po prostu i mam tutaj opcję View Native Query, która jeżeli jest wyszarzona, oznacza, że ten krok nie został przerzucony na źródło. To zapytanie nie zostało przerzucone na źródło, tylko jest wykonywane lokalnie. No i ktoś może zadać pytanie, ale dlaczego to nie zostało przerzucone na źródło? Przecież filtracja, sortowanie, grupowanie jest możliwa do przetransformowania na transakt SQL. No i tutaj jest jedna z tych pułapek, na które często gdzieś i gęsto się ludzie nabierają. Chodzi mianowicie o to, że przy definicji źródła ktoś zapisał zapytanie SQL-owe, czyli przy definiowaniu źródła wpisaliśmy selecta, bo tak było nam łatwiej. No i to jest niestety zła wiadomość, bo to automatycznie wyłączy query folding. Nie będzie query folding, choćbyśmy mieli nie wiadomo jakie transformacje. Chodzi mianowicie, że przy definiowaniu źródła, jak sobie zobaczymy, połączenie do SQL Server, chodzi dokładnie o to okienko. Czyli tak naprawdę nigdy tego okienka powinniśmy nie wypełniać. To jest absolutnie zła praktyka. Jeżeli już chcemy zapisać zapytanie SQL-owe, to lepiej zrobić widok na przykład na źródle i się do tego widoku odwoływać. To jest zdecydowanie lepsza praktyka. Jest jeszcze jedna technika, o której powiem za chwilkę. Ale najpierw pokażmy sobie taki przykład, gdzie ten query folding zadziałał. Tu mamy dokładnie to samo zapytanie, tylko w tym wypadku w source nie wpisałem żadnego SQL-a. Nic nie wpisywałem, tam zwykłe połączenie i z interfejsu graficznego wybrałem obiekt bazy danych. Jak już to zrobiłem, to teraz jak kliknę na ostatni krok, to View Native Query jest
dostępne. Jest, mogę to kliknąć i podejrzeć, jakie zapytanie zostało wysłane. I to już oznacza, że jest dobrze. To już jest pierwszy krok do tego, żeby to działało jakoś dobrze. Tu czasem pojawiają się takie kontrowersje, że tutaj bardzo dużo podzapytań się pojawi, tak dalej, tak dalej. Z punktu widzenia SQL serwera czy Azure SQL-a nie ma to znaczenia. Optymalizator sobie to tak zoptymalizuje, że to spłaszczy. Więc cała seria kolejnych podzapytań nie ma znaczenia, że to występuje. Najważniejsze jest to, że mamy filtrację przerzuconą, więc Power Query będzie działało na mniejszym zbiorze. Mówiłem, że jest jeszcze jeden trik, jeśli nie możemy stworzyć na przykład widoku w źródle, a chcielibyśmy gdzieś tego SQL-a użyć, nie używać interfejsu graficznego do przetransformowania. No i tutaj mamy takie coś, tego kiedyś nie było, teraz już jest. Chodzi mianowicie o to, że w pierwszym kroku definiujemy standardowo połączenie do źródła, w drugim kroku definiujemy funkcję, którą sobie musimy niestety wpisać ręcznie, która się nazywa Value Native Query. Ona przyjmuje jako parametr, pierwszy parametr, definicję źródła, czyli ten krok, gdzie mamy definicję. Potem mamy nasze zapytanie SQL-owe i jako ostatni parametr mamy Enable Folding na True. Tak? To spowoduje, że Query Folding zadziała mimo definicji zapytania SQL-owego zdefiniowanego bezpośrednio w Power Query. Już pokazuję, jak to działa. Prawy przycisk myszy, View Native Query jest dostępne. Zobaczmy, co tu mamy. Tak, nasze zapytanie jest tutaj jako pierwsze podzapytanie, najbardziej zagnieżdżone, prawda? I to jest już fajna sprawa. Warto o tym pamiętać, bo nie jest to wiedza powszechna, że Value Native Query jest performance'owo zdecydowanie lepsze niż definiowanie przy okienku połączenia tego naszego SQL-a. Więc pamiętajmy o tym, bo to jest po prostu mechanizm, który wpływa bezpośrednio na wydajność naszych rozwiązań. Z tym tematem query foldingowym mamy jeszcze jeden temat, który jest chyba jeszcze bardziej istotny niż ten pierwszy. Uczestnicząc w różnego rodzaju audytach bezpieczeństwa, wygląda to w taki sposób, że w przypadku Power BI-a mamy pytanie, czy nasze dane gdzieś trafiają. Czy one trafiają tylko na workspace, czy jeszcze gdzieś dalej na przykład. No i zazwyczaj odpowiedź jest taka, nie, no przecież nigdzie nie trafiają. Trafiają do datasetu i potem udostępniamy konkretny dataset, czy raport, czy cokolwiek innego, jakiejś grupie ludzi, prawda? Natomiast nie do końca jest to prawda. Nie do końca jest to prawda. Są scenariusze, w których my dane z Power BI wysyłamy dalej. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy dwa źródła danych w naszym datasecie. Pierwszy z nich, CustomerDB, wyobraźmy sobie jakaś baza danych z naszymi klientami. No i stamtąd wyodrębniamy sobie nazwiska naszych klientów. I później te nazwiska mają posłużyć jako filtr danych z kolejnego źródła, w tym wypadku SalesDB. Da? No i tutaj mechanizm query folding jest dla nas troszeczkę takim nieprzyjacielem. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli nie jest to jawnie zdefiniowane, to query folding weźmie tą listę tych nazwisk, wpakuje nam do klauzuli where i wyśle do tej drugiej bazy danych. Prawda? No i co się teraz stanie? Teraz się stanie, że jeżeli ktoś by bardzo chciał, to sobie zrobi trace'a czy cokolwiek innego na tej bazie SalesDB i podejrzy nazwiska, które my wysłaliśmy. Czy to jest problem? Pewnie czasami nie, czasami tak. Ale z punktu widzenia security to jest udostępnianie danych z jednego źródła do drugiego. To tutaj jeszcze powiedzmy, że jeżeli te dwa źródła znajdują się w naszej sieci, to jest wszystko w porządku. Ale jeżeli wzięlibyśmy na przykład adresy naszych klientów i odpytywali bazę w internecie, żeby zobaczyć, czy ten ktoś prowadzi działalność gospodarczą, no to wysyłamy dane do internetu. To jest luka w bezpieczeństwie i to jest dosyć poważna luka w bezpieczeństwie, ponieważ bardzo wiele datasetów tworzonych przez ludzi w żaden sposób nie jest zabezpieczone przed tym mechanizmem, bo on może być naszym przyjacielem, jak pokazywałem w poprzednim przykładzie, albo naszym wrogiem, tak jak w tym. I do sprawdzenia, czy to zajdzie, czy też nie, mamy taki zestaw ustawień, które się nazywają jako privacy levels. One są bardzo proste do ustawienia, ale bardzo rzadko są wykorzystywane mimo wszystko. Przełączmy się na chwilkę do Power BI Desktop. Tutaj pokażę, jak to wygląda. Wchodzę do Power Query, bo to właśnie tam możemy ustawić. Mam tutaj dwa bardzo proste źródła. Pierwszy to jest data. Ten data to jest baza danych, moja tutaj lokalna, SQL Server. I mam coś takiego jak products to load, to jest plik CSV, który jest po prostu innym źródłem. I teraz ja będę chciał z tego products to load, tu mam identyfikatory
różnych produktów, będę chciał użyć tej listy jako filtra do innego źródła. Bardzo prosto to zrobię. Już pokazuję, w jaki sposób. Tak, mam tutaj zapytanie, czy też krok zdefiniowany w języku M i widzimy, że mam product key ma być zawarty na tej liście z pliku płaskiego. No i zobaczmy, czy zapytanie, które poszło do bazy danych, zawiera te identyfikatory tych produktów z pliku płaskiego, czy też nie. Klikam prawym przyciskiem myszy, View Native Query i co się dzieje? Są, prawda? Czyli query folding zadziało tak, jakbyśmy chcieli, ale czy to jest dobrze, czy źle? No to kwestia oczywiście biznesowa. Natomiast jak zrobić, żeby tego tutaj nie było? Co my tak naprawdę możemy zrobić, żeby tego query foldingu tutaj nie było? Bardzo prosty sposób, po prostu data source settings. Mamy wylistowane tutaj wszystkie źródła tak, jak trzeba. Baza danych, edit permissions, powiedzmy. Mam ustawiony privacy level na public, więc zmieniam na przykład na private, prawda? Dla pliku płaskiego zrobimy dokładnie to samo. OK. Close, odświeżymy sobie tutaj widok. I query folding już jest niedostępny. Bardzo prosta, trywialna wręcz technika, ale powoduje, że jesteśmy już kryci. I według mnie każde źródło, nawet jak mamy jedno źródło, powinno być odpowiednio oznaczone, bo potem jak przyjdzie drugi deweloper, dołoży kolejne źródło, no to jak zapomni, to będziemy mieli wymianę danych między źródłami, a nie powinniśmy tego robić. Oczywiście ustawień, jeśli chodzi o privacy levels, jest dużo. Tutaj macie taki skrót, że na przykład źródło public i public ze sobą mogą wymieniać dane, organizational i public tylko w jedną stronę i tak dalej, i tak dalej. Ale privacy levels to powinno być pierwsza rzecz, jaką robimy po zdefiniowaniu źródła. Tak więc da się wysłać dane z Power BI z jednego źródła do drugiego. To nie jest tak, że to się nie dzieje. To się oczywiście dzieje. No dobra, to kolejny temat. Raport zawiera wszystkie wymiary i fakty, dzięki czemu nie będzie trzeba go aktualizować. Tak usłyszałem od jednego z moich ulubionych klientów, z którym aktualnie pracuję. Czyli na przyszłe potrzeby deweloperskie coś załadowaliśmy do modelu tabelarycznego. O tym, że to jest zła praktyka, myślę, że słyszał każdy, ale nie każdy się do dobrej praktyki, czyli ograniczenia rozmiaru modelu, się po prostu stosuje. O co w tym wszystkim chodzi? W Power BI, jak w większości systemów analitycznych, im mniej, tym lepiej. Czyli im mniej załadujemy danych, tym będzie to lepsze, po prostu. Więc ogólna zasada jest taka, że jeżeli nie potrzebujemy czegoś na ten moment, to tego nie ładujemy w żaden sposób. No i kilka takich bardzo prostych transformacji, które są pomijane. Pierwsza z nich, jeśli coś ładujemy, mamy ustawienie Enable Load, które powoduje, że jakaś tabela na przykład jest nam potrzebna do transformacji, ale nie chcemy jej w docelowym modelu, odznaczamy tą opcję i wtedy ona się załaduje tylko w Power Query na czas ładowania, ale do docelowego modelu nie trafi. Z drugiej strony mamy takie optymalizacje, powiedzmy, horyzontalne i wertykalne. Horyzontalne, czyli usuwamy kolumny, które nie są nam potrzebne, albo obiekty. Wertykalne oznacza, że będziemy agregować wiersze bądź je filtrować, żeby było ich jak najmniej. To jest raczej oczywiste. Kilka takich generalnych praktyk, o których każdy chyba słyszał, czyli jak najmniejszy typ danych. No bo tak naprawdę, czy my potrzebujemy 10 miejsc po przecinku? No zdecydowanie nie. Bardzo często potrzebujemy 2, 4. Czy potrzebujemy data czas? Jeżeli potrzebujemy, to rozdzielmy do osobnych kolumn, dzięki temu kompresja będzie działać szybciej. Tego typu rzeczy. I tutaj chciałbym tylko zaznaczyć, bo to pojawia się bardzo często w różnych miejscach, ale nadal nie jest do końca zrozumiane w moim odczuciu. Czyli Vertipack, silnik, który jest pod spodem, on jest przechowywaniem kolumnowym, tak? Czyli nie tak, jak mieliśmy indeksy w bazie danych oparte o B-drzewo, gdzie mieliśmy po prostu trzymane to wierszowo, tylko mamy to trzymane kolumnowo. Dzięki temu algorytmy kompresji będą działać zdecydowanie lepiej, bo łatwiej się kompresuje dane tego samego typu niż różnych typów. To jest raz. Druga rzecz jest taka, że jak chcemy wybrać kolumnę na przykład tylko numer 2, to Vertipack odczyta tylko ten zestaw danych, tylko kolumnę 2, nie dotknie kolumny 3, 4 i tak dalej. Tak, czyli to jest bardzo istotna cecha i należy sobie z tego zdawać sprawę, ponieważ znajomość tych wszystkich mechanizmów kompresji kodowania pozwoli nam nieco lepiej podejść do tego tematu rozmiaru naszego modelu.
Bardzo szybko. Value encoding. Dla typów całkowito liczbowych mamy jakiś zbiór, prawda, wartości. No i wybierana jest wartość najmniejsza. Ona będzie referencją dla pozostałych wartości. Czyli mamy 1500, 1562. I tutaj ten encoding polega na tym, że zapiszemy 62, a nie 1562. Po co to robimy? Ano po to, że do zapisu wartości 62 potrzeba mniej bajtów, po prostu, mniej pamięci. I coś takiego potrafi być naprawdę bardzo efektywne, bardzo efektywne. Z drugiej ze strony dla innych typów danych niż całkowite liczbowe możemy mieć dictionary encoding czy hash encoding. Polega to na tym, że wartości, tak jak na przykład tutaj mamy, tekstowe, są zamieniane funkcją haszującą na jakąś wartość. Tutaj dla uproszczenia mamy wartości 1, 2, 3 i tak dalej. Dzięki czemu, jak coś się powtarza bardzo mocno, no to będzie zajmować mniej miejsca, bo tam będziemy mieli tylko referencje do tych struktur słownikowych. Warto o tym pamiętać. I to też taki mały mit nam odrzuci, ponieważ często też słyszy się coś takiego, że tabular nie lubi stringów, a szczególnie długich stringów. To nie do końca jest prawda, bo to nie ma znaczenia w wielu przypadkach, ponieważ jeżeli będziemy mieli model, który ma 10 milionów wierszy i będzie miał trzy wartości stringowe takie same, no to się bardzo ładnie to skompresuje poprzez słowniki. Więc nie ma to znaczenia. Znaczenie ma cardinality, czyli ile mamy unikalnych wartości w kolumnie. To jest klucz do tego, że jeżeli mamy mało unikalnych wartości, to się to lepiej skompresuje. Jeśli mamy dużo, to gorzej albo w ogóle. No i na samym końcu ostatni taki algorytm, run length encoding, który daje spektakularne efekty kompresji, ale jest też nieco problematyczny. Chodzi o to, że jeżeli mamy dużo wartości powtarzających się po sobie, to fizycznie one nie są tyle razy, ile występują zapisane. Czyli tutaj nie mamy 4 razy Apple, prawda? Nie będzie to fizycznie 4 razy zapisane. Będzie zapisane raz, wraz z liczebnością. No i potem kolejna wartość i tak dalej, i tak dalej. I to daje naprawdę super efekty, natomiast zależy bardzo mocno od tego, jak dane są w tabeli posortowane. Jeżeli będą posortowane na przykład po tych owocach, tak, no to ta kolumna się dobrze skompresuje, a inna już trochę gorzej. No i tu jest taka dosyć ciekawa rzecz, bo w Analysis Services była taka właściwość, jest nadal, Processing Time Box Sec per MRow. Cóż to oznacza? To oznacza, że mogliśmy ustawić tam wartość 0, co oznaczało, że algorytmy tutaj heurystyczne, które działają pod spodem i szukają idealnego uporządkowania danych w tabeli, one szukały, aż znalazły. Bo to jest bardzo czasochłonne, prawda, znalezienie odpowiedniego posortowania, żeby dostać najlepszą kompresję. Więc ustawialiśmy to na przykład na 0 i mogliśmy zobaczyć, jakie będą efekty kompresji, najlepsze. W Power BI-u takiej opcji nie ma. Nie możemy tego ustawić, po prostu. Natomiast możemy troszeczkę tam pokombinować i na przykład presortować dane u siebie w źródle, w jakiejś tam datamarcie, czy w czym, co jest tam naszym źródłem. I wtedy te algorytmy heurystyczne uwzględnią to, co my żeśmy przygotowali. Już nie mówię to tylko w ramach ciekawostki, bo zazwyczaj te nasze presortowania nie sprawdzą się zbyt dobrze. Przynajmniej tak jak ja testowałem, nigdy nie osiągnąłem dobrego rezultatu. Natomiast jako ciekawostkę możemy to przekazać. Także im mniej, tym lepiej. Odsortowujemy wszystko, odrzucamy to wszystko, co nie jest nam potrzebne i wtedy mamy dobre efekty. Powiem jeszcze tak z ciekawości, że u jednego klienta było tak po prostu, że właściwie ludzie się nie przejmowali tym, co wrzucali w te modele, bo one działały szybko, ale w skali całego capacity, które było kupione dla całej, tam dla organizacji, no to im większy model, mimo że to działa szybko, to trzeba więcej zasobów, żeby to wszystko przeprocesować, prawda? Więc w dużej skali, jak zobaczymy metryki, na przykład premium capacity, no to się okaże, że bardzo szybko te zasoby nam schodzą, jeżeli te modele nie będą zoptymalizowane w odpowiedni sposób. I nieco połączonym tematem z tym właśnie, jak zaoszczędzić miejsce, jest, no to jest chyba też taka zmora troszeczkę, bo płaska struktura kontra schemat gwiazdy. Myślę, że każdy, jeżeli dotknął w jakikolwiek sposób Power BI-a, modelu tabelarycznego, to wie, że model gwiazdy to jest dobra praktyka, bla, 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 tak? Natomiast jak jest w praktyce? No w praktyce mamy na przykład Excele, które są źródłami takich Power BI. No i teraz jak często się zdarza, że ludzie ładują te Excele do tych Power BI? No biorą tak, jak jest, szeroką tabelę, bo tam jest wszystko wyliczone, ładujemy do datasetu i będzie OK.
Czy warto to robić? Za chwilkę się przekonamy. Druga rzecz jest taka, co jest chyba jeszcze gorszym scenariuszem. Mamy hurtownię danych. Hurtownia danych, często mamy po prostu jakąś strukturę zrobioną, tabela faktów centralna z jakimiś transakcjami, satelickie wymiary opisujące te transakcje, prawda? Ale człowiek z biznesu średnio to wie, jak to wszystko działa, więc sobie ktoś mu przygotuje widok z tej gwiazdy i wszystko to spłaszczy, tak? Mamy widok, który spłaszcza nam tą strukturę i to wszystko trafia do Power BI-a. Czy to jest dobre? Oczywiście to jest złe praktycznie w wielu przypadkach. Nawet jeżeli ta płaska struktura nam działa dobrze, to tak jak powiedziałem wcześniej, struktura, która jest większa, wymaga większej ilości zasobów, żeby zwrócić ten sam rezultat. Więc w skali makro mamy trochę gorzej. Z drugiej zaś strony, ograniczamy się do tego, że na przykład nie możemy odświeżyć bardziej granularnie naszych danych. No bo tu mamy DIM Customer, wymiar customera, możemy go odświeżyć. Czy tu możemy odświeżyć DIM Customera? Nie, musimy całość odświeżyć. Możemy też zoptymalizować rozmiar modelu, to jest klucz, ale do tego jeszcze wrócę. Operacje Formula Engine zazwyczaj są szybsze. Co to znaczy? No Vertipack ma dwa silniki, Storage Engine i Formula Engine. Formula Engine jest ten od tych bardziej zaawansowanych rzeczy. No i ten Formula Engine jest tak skonstruowany, że on działa szybciej na gwieździe, po prostu. Operacje opierające się o wymiary są zdecydowanie szybsze w gwieździe, czyli na przykład slicer wysyła zapytanie, na przykład, czy też funkcję values, żeby wybrać unikalną liczbę wartości, no to jeśli ten values działa na takim tutaj mniejszym wymiarze, to będzie to zdecydowanie szybsze, niż jakby to miał zrobić w dużej tabeli spłaszczonej. Pełny zestaw funkcji języka DAX oznacza to, że na przykład funkcje time intelligence'owe wymagają wymiaru czasu w naszym modelu, a w takiej płaskiej strukturze takiego czegoś nie mamy. Warto o tym pamiętać. Jeszcze gorszy koszmar zaczyna się wtedy, kiedy ktoś wziął tą płaską strukturę, wrzucił do modelu i potem się pojawiła druga płaska struktura i znowu ją chce wrzucić do tego modelu. No to jak to się kończy? Z mojej perspektywy, czy z moich doświadczeń wynika tak, że ludzie bardzo często robią coś takiego jak kolumna kalkulowana, która o zgrozo jest czymś, czego powinniśmy w ogóle unikać, ale to za chwilę, robi konkatenację kluczy, żeby mieć unikalność wiersza, bierze tą nową strukturę, tam robi to samo, czyli kolumna kalkulowana z konkatenacją kluczy łączy to. Problem się zaczyna, jak nie mamy tutaj integralności, nie mamy jeden do wielu, tylko już w ogóle wiele do wielu, co jest, wiemy wszyscy, że nie jest najlepszą praktyką. No i taki powstaje nam potworek, dwie płaskie struktury połączone relacją many to many. Nie muszę tłumaczyć, dlaczego to jest złe. W przypadku struktury gwiazdy może będzie to trochę bardziej czasochłonne, ale będzie dużo prostsze, bo mamy już wymiary, mamy fakty, dołączamy nową strukturę, zamodelowaliśmy sobie ten fakt i te wymiary nowe, jeżeli istnieją. Współdzielone wymiary łączymy ze sobą i właściwie koniec pracy. To, co było już wcześniej, tak? Wcześniej zamodelowaliśmy sobie, w takim podejściu nie zepsujemy. W tym, co mamy tutaj, to już owszem, możemy wpłynąć na naszą wcześniejszą pracę. Więc struktura gwiazdy jest zdecydowanie istotniejsza. I tutaj jeszcze to, co chciałem powiedzieć, to mam tutaj zrzut z Vertipack Analyzera, czyli z darmowego narzędzia, do którego możemy badać, tak, jakie kolumny zajmują ile miejsca i tak dalej, i tak dalej. No i w tym Vertipack Analyzerze podpiąłem sobie taką strukturę. Ja już wam ją pokażę. Mamy tak, trzy wymiary. DIM Currency, DIM Customer, DIM Date i w tabelę faktów. To jest Adventure Works'a wprost wzięte, czyli to mamy strukturę gwiazd, tak? Oprócz tego wziąłem te wszystkie tabele i złączyłem w jedną, tak? Czyli spłaszczyłem już maksymalnie. I jak zobaczycie sobie tutaj na rozmiary, no to jest prosta lekcja, tak? To są te same dane. Zajmuje więcej jak czterokrotnie więcej niż taka struktura gwieździsta, tak? Więc znowu, ta sama zasada. Im mniej, tym lepiej. To są te same dane, tylko po prostu te mechanizmy kompresji i tak dalej, nie zadziałają tak efektywnie, jak zadziałały w przypadku gwiazdy. Tak na szybko jeszcze pokażę wam jedną rzecz, bo DAX Studio posiada taką opcję połączenia się do naszego otwartego oczywiście modelu i tu w Advance mamy opcję Export Metrics, tak? To po prostu odpytuje widoki dynamiczne, DMV-ki naszego modelu, które zwracają metadane. I te metadane potem możemy zaimportować do
Vertipack Analyzera, darmowego dodatku do Excela. Tak, mogę tutaj podpiąć plik VPax, który był eksportem z tego DAX Studio. I to właśnie tu powinienem za każdym razem, niezależnie od wielkości modelu, sprawdzać, która kolumna zajmuje najwięcej, jakie algorytmy są użyte do szyfrowania, to są te, o których wspominałem wcześniej, i tak dalej, i tak dalej. No i tu widzimy, że na przykład zdecydowanie największą kolumną w tabeli Sales jest Sales Order Line Key, prawda? Widzimy, że zajmuje zdecydowaną większość. No i teraz jest pytanie, czy my potrzebujemy aż takiego poziomu granulatu, czy nie potrzebujemy? Może warto zainwestować w direct query, jakiś drill through i tak dalej, storytelling odpowiedni. To już jest kwestia otwarta, ale tu widzimy, że analiza naszego modelu jest bardzo prosta, dostajemy to w przystępny sposób. Więc jaka jest tutaj konkluzja? Konkluzja jest taka, że płaska struktura jest zdecydowanie zła. Nawet jeżeli działa nam to szybko, to nie oznacza, że to jest dobrze. Ale te, powiedzmy, zapytania bardziej skomplikowane i tak będą działać wolniej. Więc warto o tym pamiętać. No dobra, co mamy dalej? To też jest temat rzeka, tak naprawdę na osobną sesję nawet. Mówi się, że model tabelaryczny czy wydajność Power BI, czy szeroko pojętego modelu tabelarycznego, zależy właśnie od modelu, a nie od narzędzia klienckiego, czyli nie od frontendu. Czy to jest prawda? To, że model jest najważniejszy, to jest prawda, oczywiście. To, że miary są dobrze napisane, to jest klucz. Oczywiście, że tak, ale nie można powiedzieć, że frontend nie ma wpływu na wydajność. Oczywiście, że ma. To jest taki widok, który często jest mrozi krew w żyłach zarówno dla użytkowników biznesowych, jak i dla deweloperów. Wszystko się kręci, odświeża i nie wiadomo do końca, co jest przyczyną. Przyczyn może być oczywiście wiele. Natomiast warto też spojrzeć na frontend. Co tak naprawdę na tym frontendzie może mieć wpływ? Samych dobrych praktyk związanych z frontendem jest dużo. Nie będę tutaj mówił o doborze kolorystyki, o doborze odpowiednich wizualizacji do potrzeb, o storytellingu, czyli tym, co my chcemy tak naprawdę przekazać, w jaki sposób, ale powiemy sobie o tym, że powinniśmy zawsze sobie uzmysłowić jedną rzecz. Pod każdą wizualizacją kryje się jedno bądź więcej zapytań DAX-owych do naszego modelu, tak? Więc każda interakcja z naszymi wizualizacjami powoduje ponowne wyliczenie, czy ponowne wysłanie tych zapytań do naszego modelu. Pytanie, czy to ma sens? Czy my zawsze chcemy, żeby każda interakcja wysyłała zapytania jeszcze raz do naszego modelu? Pokażę to na konkretnym przykładzie. Mam tutaj taki niezbyt piękny, ale wystarczy do naszych potrzeb, jeszcze z jakimś błędem, więc może spróbujmy to odświeżyć. W każdym bądź razie, o co chodzi? O, dobra, może sobie to darujemy na razie. W każdym bądź razie, pokażę Wam model. W tym modelu, to jest dosyć prosty model, dwie tabele faktów, Sales i Sales 2, to są tabele faktów. Mamy cztery wymiary. I teraz, jeżeli spojrzymy sobie na ten frontend, to mamy fragmentator, czy tam slicer na district i mamy tutaj tabelę na dole, bardzo prostą tabelę, ale ona się opiera o item i Sales 2. Item i Sales 2. Jak spojrzymy sobie na to, co tutaj w tym modelu się dzieje, to zgodnie z tym, co wiemy o kontekście filtra, o tym, jak filtry przebiegają pomiędzy relacjami, no to ten district, on zgodnie z kierunkiem będzie filtrował store, a potem sales, prawda? I nigdzie dalej nie poleci, bo tu już mamy jednostronne relacje, więc dalej sobie ten kontekst nie przeleci. No ale tutaj mamy tego naszego kupującego. Prawda? Mamy tego naszego kupującego i mamy tutaj tę naszą tabelę faktów Sales 2. No i teraz jak ja zaznaczę coś w district, to pytanie, czy ta tabela na dole się przefiltruje, czy też nie? No pewnie byśmy logicznie powiedzieli, że nie, bo nie przepływa tak nasz kontekst. Natomiast ja włączę sobie Performance Analyzera, bardzo fajne narzędzie, które zarejestruje nam, co, w jaki sposób zostało przefiltrowane, jakie zapytanie wysłało do źródła. I ten Performance Analyzer, jak ja teraz zaznaczę coś w tej tabeli District, okay, widzimy, że wszystkie wizualizacje się zrenderowały jeszcze raz, w tym również ta tabela na dole. Ta tabela na dole. Skopiujmy sobie zapytanie, zobaczmy, co to za zapytanie. Nie będziemy tego teraz analizować,
co tutaj się zdarzyło w tym DAX-ie. W każdym bądź razie takie zapytanie trafiło. I teraz niezależnie, co ja w tym slicerze zaznaczyłem, to ja zawsze dostanę ten sam rezultat. To zapytanie, po prostu ten filtr, który mam tutaj zdefiniowany, tej tabeli nie filtruje. Zawsze dostanę to samo. Jak będę miał szczęście, to trafię na cache i z cache'a zostanie zwrócony rezultat tej tabeli. Ale jak nie będę miał szczęścia, to zapytanie będzie mieliło się od początku, mimo że moja selekcja w slicerze nic nie zmienia w tej tabeli. No i teraz to jest właśnie clue. Bardzo prosty scenariusz, w którym my powinniśmy zadbać o to, żeby ustawić zawsze, co ma filtrować co. Oznacza to, że teraz ja powinienem zaznaczyć District, Format, Edit Interactions i po prostu wyłączyć filtrację tej tabeli, bo to nie ma sensu wysyłać w jakikolwiek sposób zapytania do naszego modelu. Jak teraz sobie włączymy tego Performance Analyzera jeszcze raz, tak, spróbujmy to zrobić. No i ten nasz Matrix, to był ten. O, widzę, że tutaj nadal mi się to wysłało w jakiś sposób. Czy ja to dobrze zaznaczyłem? Dobrze. W każdym razie, powinno tutaj być w taki sposób, że powinniśmy powyłączać wszystkie interakcje, które nie mają sensu, bo to zawsze będzie miało wpływ mniejszy bądź większy na nasze zapytania. Jeszcze ciekawym scenariuszem, który chciałbym tutaj zahaczyć, to jest taka rzecz, że częstym wymogiem frontendowym, który ma wpływ na kształt naszego modelu, jest to, żeby slicery ze sobą były w synchronizacji, miały takie działanie kaskadowe. Czyli jak ja coś zaznaczę tutaj, mam tutaj kupującego, prawda, to chciałbym te dystrykty czy te regiony zobaczyć, w których ten kupujący coś kupował. I na odwrót, zaznaczę coś, jakiś region, to chcę zobaczyć kupujących z tego regionu i tak dalej, i tak dalej. Patrząc, że w modelu przepływ kontekstu pomiędzy buyer, czyli między tabelą item, a pomiędzy district, no nie zachodzi, no to często zdarza się tak, że mając tą potrzebę tej kaskadowości filtrów, ktoś tutaj wejdzie i włączy te wszystkie relacje dwustronne. Czy to jest dobry pomysł? No pewnie nie, bo relacje dwustronne powodują wiele problemów wydajnościowych, plus jeszcze dodatkowo takie circular dependency, tak, czyli niejednoznaczności w przepływie kontekstu. I zapominamy, że my takie rzeczy jak kaskadowość w niektórych scenariuszach, bo oczywiście nie we wszystkich, możemy załatwić na samym frontendzie. Bo jeżeli ja chciałbym, mam jakąś miarę przewodnią, powiedzmy, suma sprzedaży na przykład, i ta miara przewodnia sobie tutaj na tej zakładce istnieje, no to ja mogę, kiedyś nie mogłem, teraz już mogę, wejść sobie na filter pane, dodać taką miarę jako filtr i ustawić ją na is not blank. Tak? Czyli ona nie może być pusta. Dokładnie to samo robię po stronie buyer, czyli kupującego. Miara dodana jako filtr, is not blank. No i co teraz się dzieje? Jak ja zaznaczam district, to zauważcie, zmienia się mój filtr? Zmienia się, dokładnie. I nie potrzebowałem do tego bidirectional filtering, tak? Czyli żeby kontekst filtra przepływał w obie strony. Zmiana kontekstu, czy też kierunku relacji na dwustronne powoduje wiele implikacji, bo to nie modyfikujemy tylko tego, co tutaj widzimy, tylko w ogóle cały nasz model, tak? Więc w niektórych scenariuszach pamiętajmy, że na przykład takie proste techniki załatwiają nam sprawę na frontendzie, a nie musimy modyfikować backendu. To jest bardzo, bardzo istotne i wpływa bardzo mocno na wydajność. Takich przykładów oczywiście jest zdecydowanie więcej, ale ten świadczy o tym, jak łatwo to jest zrobić po prostu. Więc zwróćmy na to za każdym razem uwagę. No dobra, wracamy do prezentacji. Co my tam mamy dalej? Dalej mamy coś, co chyba jest zapoczątkowane to jest przez trochę przez dokumentację, bo w dokumentacji mamy takie stwierdzenie, że domyślnym naszym trybem działania powinien być tryb import, cache'owania po stronie Power BI-a. I to powstała taka trochę luka myślowa, tak myślę, że direct query jest w jakikolwiek sposób złe. Już kilka razy od klientów różnych to usłyszałem, że direct query jest złe. No i tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Direct query nie jest złe, direct query jest bardzo fajne dla niektórych scenariuszy. Direct query sam w sobie wymaga trochę innego podejścia do modelowania, trochę innego podejścia do tego, jak my tworzymy ten nasz raport. Pierwszą rzeczą, która jest najistotniejsza, to, że nasz direct query nie będzie szybki, albo inaczej, będzie tak szybki jak nasze źródło, do którego się łączymy. Jak źródło nie będzie optymalne, to i direct query nie będzie dobrze działał. Druga rzecz jest taka, to też się jakoś zdarza, mimo że jak mantra powtarzane jest to, żeby nie używać widoków w direct query, które mają jakąś ciężką logikę pod spodem, czy jakieś wielkie zapytanie.
bo po prostu direct query będzie wysyłał do tego widoku tyle razy zapytania, że po prostu będzie to dla nas potem problematyczne wydajnościowo. Wszystkie dobre praktyki źródła mają tu miejsce, tak? Czyli indeksacja źródła odpowiednia i tak dalej, to tutaj ma miejsce. O tym nie będziemy mówić, ale co my możemy zrobić od strony Power BI, żeby ten nasz direct query zadziałał dobrze? Pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest ta właściwość Assume Referential Integrity, którą ustawiamy na relacjach w modelu direct query. To oznacza, że jak mamy na przykład wymiar i fakt, to że w fakcie nie będzie elementów, których nie ma w wymiarze, że mamy po prostu integralne te dwa obiekty. To powoduje, że będą wysyłane nieco inne zapytania do naszego źródła, niż jakbyśmy mieli to odznaczone, więc starajmy się, żeby te źródła były integralne ze sobą. Z drugiej zaś strony mamy też ustawienie, które jest dosyć istotne, maximum connections, czyli ile równoległych połączeń do źródła możemy nawiązać. Ile takich równoległych połączeń możemy mieć. Ma to znaczenie, nie ma tu dobrej liczby, którą możemy powiedzieć, że na przykład 6, to zawsze będzie dobrze. Musimy to testować. Szczególnie ma to znaczenie, jak łączymy się do niektórych źródeł takich, nie wiem, Synapse Analytics, Dedicated SQL Pool, tego typu rzeczy, to może mieć znaczenie, więc to należy testować. No i chyba jedna z najistotniejszych rzeczy, tutaj widzimy na tym screenshocie, Query Reduction. Co to oznacza? Często jest tak, że użytkownicy najpierw muszą wybrać jakiś zestaw filtrów. Mamy filter Pain, tak? Tam mamy 5 filtrów i teraz użytkownik wybiera coś w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i dopiero patrzy na liczby. Natomiast w domyślnej konfiguracji, jak ten Query Reduction jest wyłączony, to pierwszy slicer, czy tam pierwszy filtr zostanie zaznaczony, już polecą zapytania do źródła. Drugi zaznaczony, znowu polecą i tak dalej, żeby tego uniknąć, żeby nie obciążać tego źródła bezsensownymi zapytaniami, możemy włączyć Query Reduction. Co to spowoduje? Że pojawi nam się po prostu przycisk Apply na samym dole. Będziemy mogli pozaznaczać wszystko to, co chcemy w filtrach i na końcu kliknąć Apply. I wtedy poleci jedno zapytanie do źródła, które wygeneruje takie rezultaty, jak byśmy się spodziewali. Więc Query Reduction jest kluczowy w wielu przypadkach. Teraz wam pokażę taki prosty raporcik, bo Direct Query sam w sobie, tutaj mam bardzo prosty raporcik, który obrazuje dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, widzicie, tu mam jakiś filtr, ale on jest nieistotny, ale istotny jest ten Apply. On się pojawia, jak ten w opcjach sobie włączymy ten Query Reduction. To jest istotne. Z drugiej zaś strony mam jakiś pomysł na wizualizację danych. Powiedzmy, że moim przewodnim filtrem tutaj będzie Product Size. Więc ja sobie wybieram jakieś Product Size, łączę się do mojego lokalnego SQL serwera. Zwróćcie proszę uwagę, tutaj dodałem taką prostą kartę, która pokazuje, ile wierszy ja mam w tym źródle. To jest 100 milionów wierszy. To nie jest ani dużo, ani mało, ale raczej więcej niż mniej. I teraz mój scenariusz raportowy w Direct Query ma robić to w taki sposób, żeby jak najbardziej zawężać, żeby ten scenariusz raportowy był od ogółu do szczegółu. Czyli ja teraz wybrałem sobie Product Size, moja indeksacja w źródle i całe dostosowanie struktur jest właśnie pod ten scenariusz. Zaznaczyłem product size, już mam, poruszam się po 6 milionach wierszy. Zaznaczam kolor, powiedzmy, interesuje mnie czerwony i srebrny, tak? Już mam 2 miliony wierszy, po których się poruszam. No i powiedzmy, że chcę zobaczyć 2011 i chcę zobaczyć kolor srebrny. Prawy przycisk myszy, drill through. Przechodzę sobie na detale, tutaj już mam coś wstępnie przefiltrowane, tu już mogę zejść do takiego niższego poziomu. O co tutaj chodzi? No chodzi o to, żeby zawsze ten scenariusz w tym direct query sobie ułożyć, ten storytelling, od ogółu do szczegółu, jak my chcemy przechodzić przez filtrację. Źródła nie dostosujemy do wszystkich możliwych scenariuszy raportowych, więc jakaś przewodnia ścieżka analizy powinna być przygotowana i wtedy już mogę sobie przechodzić nawet do pojedynczej linii faktury. To jest bardzo, bardzo istotne i należy na to zwracać uwagę. Tak? Więc direct query w żadnym wypadku nie jest zły, jest super, szczególnie jeśli mamy jakieś źródło, które duże wolumeny danych jest w stanie przetwarzać, jak na przykład Synapse Analytics. Dobra, co mamy dalej? O, tutaj nie będzie dema, bo tutaj możemy wylać trochę hejtu, czyli zrób to na kolumnach kalkulowanych. Ludzie lubią kolumny kalkulowane, bo w jakimś stopniu przypominają po prostu takie excelowe wyliczenia lokalne, prawda? Natomiast kolumny kalkulowane, oprócz takich jakichś edge case'ów, bardzo wyjątkowych sytuacji, są prawie zawsze złe. Dlaczego? One się odświeżają w momencie, znaczy one się materializują w momencie odświeżania danych. To wiemy, prawda?
Mówiłem wam o tych algorytmach heurystycznych, które poszukują uporządkowania w tabeli, tak? No i tutaj mamy problem, bo te kolumny kalkulowane, one się zaczynają materializować, jak te algorytmy już przestały działać. Co to oznacza? Że są nieuwzględniane w tym sortowaniu, przez co ich kompresja jest dosyć zazwyczaj gorsza. Druga rzecz. Nawet jak będziemy mieli najlepsze capacity i zaangażujemy pół data center azurowe do obliczeń naszych kolumn kalkulowanych, to i tak nie ma to sensu, bo to jest operacja sekwencyjna na jednym wątku. Czyli ich odświeżanie zawsze będzie sekwencyjne, wiersz po wierszu na jednym wątku. Co może być problemem, jak mamy duże modele, prawda? To wtedy będzie zdecydowanie duży problem. Ale to nie wszystko, bo jeżeli mamy naprawdę duże modele, gdzie sobie popartycjonujemy te rezultaty. Powiedzmy, mamy taki scenariusz, w którym partycjonujemy dane po dniu, no bo wiemy, że musimy odświeżać tylko ostatni dzień, bo te dane starsze się nie odświeżą. No to sobie tak to popartycjonowaliśmy, oczywiście to jest możliwe bez żadnego problemu w Power BI-u. No i chcemy odświeżać tylko jedną partycję, tą najnowszą, prawda? No i tutaj hura, kolumny kalkulowane nie będą tego uwzględniać. One zawsze muszą być w całości obliczone, niezależnie ile mamy partycji. Czyli możecie sobie wyobrazić, że jeżeli mamy te duże modele tabelaryczne i mamy tych kolumn kalkulowanych naszyte bardzo dużo, no to będziemy mieli problem z procesowaniem. Mimo, że mamy inkrementalne procesowanie kolejnych partycji, to te kolumny kalkulowane i tak będą się odświeżać, prawda? W całości. Problem jest dosyć duży, bo zazwyczaj, powiedzmy, z perspektywy pojedynczego modelu może to nie mieć większego znaczenia, ale z perspektywy całego na przykład capacity, które mamy, no to zajmuje czas, tak? To zajmuje czas procesowania, obciąża to capacity, więc w moim odczuciu kolumny kalkulowane praktycznie zawsze można ominąć. Trzeba je materializować wcześniej, albo w źródle, albo w Power Query, albo gdziekolwiek indziej, ale te kolumny kalkulowane jako takie możemy sobie darować po prostu. Bardzo dobra uwaga, jak najbardziej, to też bardzo dobra uwaga, dlatego też to, co ja tam pokazywałem na przykład na relacjach, kolumny kalkulowane będące częścią relacji, to już jest w ogóle jakiś troszeczkę oksymoron, powiedzmy, więc to jest problem dosyć duży. Dobra, co mamy dalej? Dalej mamy Power BI nie nadaje się do dużych zestawów danych. O co chodzi? To też jest pokutuje takie przeświadczenie, które kiedyś bardzo często się pojawiało w różnych prezentacjach, czyli ten limit 10 gigabajtów danych na model, tak? Mimo, że to już jest dawno nieaktualne, znaczy aktualne, ale powiedzmy da się to rozszerzyć, to nadal to pokutuje. Gdzieś tam w biznesie to wśród decydentów też funkcjonuje, że 10 giga to jest ten hard limit, tak? Po pierwsze, błędne to jest z założenia, bo mówiliśmy o algorytmach kompresji, prawda? 10 gigabajtów modelu to nie znaczy 10 gigabajtów danych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że mamy mnóstwo przeróżnych mechanizmów, które pozwalają nam budować duże modele. Duże modele, naprawdę duże modele. Pierwsza rzecz, od dosyć dawna możemy ustawiać tak zwany Large Dataset Storage Format na Workspace, jeśli mamy Premium Workspace. Czyli co? No wtedy całkowicie zmienia się sposób składowania, czyli przechowujemy wtedy nasze dane na Azure Premium Storage. Trochę inaczej to po prostu działa, ale wtedy możemy wrzucać tam zdecydowanie większe te modele. Mamy też mechanizmy takie jak XML-a Endpoint, czyli możemy się łączyć do tego naszego datasetu na Workspace w taki sam sposób jak do Analysis Services, do serwera Analysis Services. Mamy Incremental Processing, tak? Czyli po prostu możemy tylko porcje tabeli odświeżać, a nie całe. O Direct Query mówiliśmy. Direct Query jest świetnym sposobem, warto sobie zawsze to uzmysłowić w konkretnych implementacjach, że jeżeli mamy takiego wspomnianego już dzisiaj Synapsa, to możemy w nim Direct Query łączyć się i bez problemu korzystać z mocy obliczeniowej Synapsa. Do Databricksów możemy się połączyć i tak dalej, więc tych możliwości jest dużo. Composite Models, każdy z was na pewno słyszał, czyli mieszanka importu z Direct Query. I tu znowu wpływa nasz
pomysł na raportowanie, na przykład dane zagregowane w jakiś sposób możemy pokazywać na tabelach, które są w imporcie, a do szczegółów będziemy szli w direct query, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Hybrid tables, tak? W ramach jednej tabeli możemy mieszać te dwa tryby. Tutaj Kamil Słomka będzie miał sesję, serdecznie zapraszam na ten temat. Agregacje, temat stary jak świat. Jeszcze w kostkach wielowymiarowych mieliśmy preagregowane wartości, z których można było korzystać. Tutaj coś analogicznego pod kątem logicznym oczywiście istnieje. Te agregacje też możemy wykorzystywać. Nie ma z tym żadnego problemu. Jedyne, co, na co warto zwracać uwagę, to że w przypadku takich dużych modeli, gdzie mieszamy tryb direct query z importem albo sam direct query, to że istotna jest materializacja. Co to znaczy? Żeby jak najmniej rzeczy się działo po prostu w locie. Czyli jeżeli możemy stworzyć tabelę, gdzie będziemy mieli już wszystko obliczone, to jest najlepszy scenariusz. Prawda? I potem prosta suma na przykład, albo prosta średnia tego typu rzeczy. Jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić, materializujmy jak najwcześniej. Nie powinno z tym być większego problemu. Tak więc nie ma limitu, jest limit 10 GB, ale jesteśmy w stanie to skonfigurować w taki sposób, żeby było tego trochę więcej i mamy ku temu narzędzia. Jakiś czas temu Microsoft powiedział, że Power BI sam w sobie będzie powoli wypierał Azure Analysis Services, prawda, jako serwis. Powoli to się dzieje, tak? Te wszystkie funkcjonalności o tym świadczą. Okej, co my jeszcze mamy? Mamy ostatni punkt. Zauważyliście, że o DAX-ie dzisiaj nie było za wiele. Nie było o DAX-ie za wiele, bo DAX ma mnóstwo pułapek, mnóstwo zakamarków i dobrych praktyk. O tym nie będziemy mówić dzisiaj. I ten ostatni punkt wrzucam na bloga, mam tam, będzie, pojawi się w najbliższe pół godziny post, gdzie mam kilka przykładów, na które warto zwrócić uwagę. Zresztą kilka sesji na konferencji też było na temat samego DAX-a. Tak więc też kilka dobrych praktyk. Samo nauczenie się składni na pewno nam nic nie da. Do tego musimy mieć całą wiedzę związaną z kontekstami, z tym, jak to działa i czego unikać. Zostawiam wam jeszcze kilka źródeł. To większość z nich znacie, powiedzmy SQL BI to chyba jest bardzo, bardzo znane, ale jest kilka też artykułów, które szczególnie polecam w kontekście tej bieżącej sesji. I co? Myślę, że to by było na tyle. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to śmiało zadajcie. Jeśli nie, to dzięki i życzę udanej dalszej części konferencji. Dzięki bardzo.